chcecie pomóc, a my rozpoczynamy super epicki kolejny odcinek, w którym oczywiście dowiecie się, gdzie Bobo trafił po wyjściu z nieba, więc oglądajcie do samego końca, bo dobrze wam radzę. No i cóż, zapraszam do oglądania. O, ale mnie głowa boli. Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Co? Tu jest jakaś palma ludziska! Ja przecież z nieba wyskoczyłem i poleciałem na dół, ale gdzie ja jestem? Poczekaj, to jest jakiś obsydian, nie wiem o co chodzi. Dobra, musimy stąd wyjść, więc my wyjdziemy. Tu jest jakieś jezioro! Co? Wydajecie jakieś palmy? O co tutaj chodzi? W ogóle gdzie jest Koni Krzyż? Halo, gdzie jest Koni Krzyż? Tu musimy wszystko zgadzić, ale mnie normalnie, gdzie ja normalnie spadłem z nim? Jest mi Koni Krzyż! Dobra, chociaż tyle, Koni Krzyż, tak, Koni Krzyż ze swojej okazałości. Ale poczekajcie, gdzie ja jestem, bo ja normalnie spadłem z nieba i gdzie ja w tym momencie jestem? Na jakimś, nie wiem, bezludnym, jakimś, nie wiem naprawdę w jakim miejscu, ale dobra, poczekajcie, tu jest jakaś ewidentnie jakaś książka z piórem, więc sobie musimy ją przeczytać, bo zobaczcie w ogóle, jak ona fajnie sobie lata. Bobo, teraz ty i twój Koni Krzyż wróciliście do miejsca przed lodowicami? Do miejsca przed lodowicami, czyli przed tym wszystkim, przed całymi milionowicami i wszystkim? Naprawdę? Nie, musimy to dalej przeczytać. Do miejsca, gdzie wszystko się to zaczęło. Jak zdobędziesz całą tą krainę, zrozumiesz, o co mi chodziło. Bóg! Co wy ludziska dajecie? Czyli ja wróciłem do miejsca, do którym będą moi przyjaciele normalnie? Czy wy sobie normalnie żartujecie? Ale poczekajcie, ewidentnie z tego nie pamiętam. Ja pamiętam dirtową wioskę i w ogóle wszystko. Pewnie nie wiecie, o czym mówię w tym momencie, ale jeżeli to jest to miejsce, jeżeli jesteśmy teraz na tym miejscu, gdzie ja całą przygodę z Minecraftem zacząłem, to ja cię sunę! Co wy dajecie? Dobra, poczekajcie, gdzie mnie w ogóle teraz w tym momencie jesteśmy? Na jakiejś, nie wiem, czy to jest jakaś wyspa? My jesteśmy na jakiejś wyspie tropikalnej, czyli naprawdę z nieba przyleciałem na jakąś wyspę tropikalną. Tu są w ogóle jakiś ten osadnik. Zobaczymy, co on tutaj ma do powiedzenia. Czy on tu ma jakieś fajne rzeczy? Nie za bardzo, słuchajcie. Ale zaraz, przepraszam, że ci przerywam. Pamiętaj o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. Pamiętaj, aby subskrybować ten kanał, ponieważ tutaj są codziennie odcinki. Klikaj dzwoneczkę, a my lecimy oczywiście dalej z odcinkiem. Ale w ogóle w tym momencie my musimy ogarnąć sobie jakieś jedzenie. Naprawdę musimy ogarnąć jakieś jedzenie. Bo ja czuję, że to może być naprawdę bardzo ciężko, tam już noc nawet idzie. Ludziska, co ja w tym momencie mam powiedzieć, bo wy pewnie nie wiecie, o co chodzi. Ale ogólnie ja już grałem w Minecraft przed wszystkimi lodowicami, przed milionowicami, przed wszystkim. I musiałem zostawić kolegów, ponieważ wyruszyłem na taką małą wyprawę, ponieważ no tam nieważne, co tam się wydarzyło, ale po prostu musiałem ruszyć na małą wyprawę i tam później poznałem Abra i ogólnie wszystkich. A teraz jesteśmy w miejscu przed tym wszystkim. Naprawdę, dobra, poczekajcie, tutaj sobie ten zbierzemy sobie itemki, to się może przyda. I idzie noc. O nie, ludziska, to mi się naprawdę nie podoba. Jak idzie noc, to może być naprawdę niefajnie. Czyli ja po prostu... To jest... Co to? To co? Gdzie wy to widzicie? Słuchajcie, jest tej palmowy pień. To jest po prostu drzewo palmy. Naprawdę coś takiego w ogóle w Minecrafcie występuje. Nie, ja muszę zciąć całe to drzewo w tym momencie. I w ogóle noc idzie. O nie, słuchajcie, to może być naprawdę lipa. Patrzcie, palmowe deski! Ja cię co, to jest jakiś nowy rodzaj, nie wiem, drewna w Minecrafcie? Wow. O nie, membrany na mnie atakują! Ja cię sunę, co tu się w ogóle zaczyna? Słuchajcie, ledwo już tutaj normalnie zaczynamy w nowym miejscu. W nowym miejscu ledwo co zaczynamy, a tu już się pojawiają takie rzeczy. Dobra, szybko trzeba się chować. Szybko trzeba się chować. W ogóle co to jest, jakiś dziwny piasek? Poczekajcie, to jest w ogóle piasek? Czy to nie jest piasek? Bo ja mam takie naprawdę pytanie. To jest biały piasek! Nawet nie wiedziałem, że takie coś w Minecrafcie występuje. O nie, z tymi membranami mamy naprawdę przypał. Szybko muszę się teraz w tym momencie zamurować, bo tu mogą być same problemy. O nie! O nie! O nie! Nie żartujcie nawet w tym momencie! Nie! To są jakieś ewidentnie... Nie! No słuchajcie, to są jakieś żarty! Ja tu się ledwo pojawiłem, to już kolejne jakieś potwory atakują. O nie, słuchajcie, to może być naprawdę mega ciężkie. Chyba musimy po prostu dotrwać do samego... Do... Słuchajcie, dnia. I to jest jedyny w tym momencie problem mój. No ja, to jest pełno potworów. Dobra, teraz poczekajcie, musimy się gdzieś schować. I musimy po prostu dotrwać do samego dnia. Bo zobaczcie, co się dzieje. W ogóle wszystkie potwory tutaj latują. Lecą na mnie, no ja, co no dobra, chowamy się w tym miejscu i mam nadzieję, że tutaj naprawdę nic do mnie nie przyjdzie. Już myślałem, że to jakieś jajko normalnie
nie zniosę, bo powiem wam, czekam i czekam, żeby ten dzień się zaczął robić, ale wreszcie się zaczął się robić, więc mega fajnie, więc teraz tak, możemy sobie zdedać w tym momencie, żeby stracić oczywiście tutaj, o, patrzcie, żeby mieć znowu, okej, znowu jesteśmy w tym samym miejscu, ale mamy już pełne jedzonko, więc jest mega fajnie. To jest zombiak, dobra, to są oczywiście zombiaki, jakieś creepery, jakieś takie, dobre, mamy elegancko kości. Kości się przydadzą do jedzenia, plus jeden, to są membrany w ogóle, pytanie teraz, gdzie ja się wkopywałem, w którym miejscu, okej, w tym miejscu ja się wkopywałem, więc teraz tak, szybko sobie tutaj wchodzimy. O nie, o nie, nie, creeper, to jest creeper, ja cię sobie, no dobra, poczekajcie, musimy w takim razie uciekać, musimy uciekać, musimy uciekać w tym kierunku, naprawdę, musimy zdobyć teraz jakiś cobblestone. Zaczynamy normalnie prawdziwy, hardkorowy survival, czy wy sobie żartujecie? Dobra, musimy jak oczywiście wyzbierać trochę kobla na dobry początek, musimy sobie skraftować kolejny tutaj stół, słuchajcie, z ziemieśniczy. I teraz oczywiście kraftujemy, patrzcie, elegancko sobie skraftujemy tu jakieś podstawowe nasze itemki. Mamy już kill off, mamy już takie oczywiście kozackie itemy, więc, znaczy kozackie itemy, to nie są kozackie itemy, ale to jest normalnie dobry początek. Tu jest w ogóle ten blok taki, ten, nie wiem jak to się nazywa, ale on tak fajnie się świeci. Dobra, i teraz musimy jakoś szybko schodki zrobić i szybko uciekamy. Szybko wychodzimy z tamtego miejsca, tam jest ten creeper, tam jest koło konika krzyczakszy creeper. Więc Klipcia normalnie musimy w tym momencie wyjaśnić, chłopie, jesteś wyjaśniany. Klipcia, nie masz żadnych nie! Dobra, rozwaliłem go, już się bałem, że konik krzyż wybuchnie, a tak byśmy naprawdę nie chcieli. Teraz tak, szybko musimy więcej drewna ogarnąć, więcej naprawdę drewna. Musimy skraftować sobie jakiś pierwszy domek, znaczy nie skraftować, tylko stworzyć. I w ogóle jak to, słuchajcie, wszystko wygląda. My zaczynamy normalnie survival na nowo. Czy w ogóle się cieszycie? Co o tym w ogóle piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie? A jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu creeper, bo to też jest mega hardkorowy, normalnie creeper. Dobra, mamy rozwalone to drzewko. W ogóle zastanawiam się, palmy będą nam na przykład sadzonki palmowe, czy coś takiego będzie, czy nie będzie? Jestem mega, słuchajcie, ciekawy, bo pierwszy raz w ogóle w Minecrafcie widzę drzewo palmowe. I teraz tak, rozwaliliśmy jedno drzewo, może jakieś jedzonko dostaniemy? Jedzonko by też się naprawdę przydało zrobić, bo to jest dobry początek, naprawdę. Musimy teraz normalnie walczyć o własne życie, kumacie to? Musimy w tym momencie się cieszyć z tego, że tego wszystkiego oczywiście, co mamy. Szybko zbieramy oczywiście tutaj jakieś drewno, tam widziałem, że tam jakiś szkielet był w tamtym. O nie, on strzela we mnie, no ja cię sunę, ty głupi szkielet. I on teraz z wodzie w ogóle, patrzcie jak on przekminiał. Co? Jak on trafia idealnie? O, co? Nie mówcie, dobra, wyjaśniłem go, ale jak on w ogóle przekminił, żeby sobie wszedł ładnie do wody, a w wodzie go, słuchajcie, promienie normalnie słoneczne nie zaatakują. Chłop normalnie przekminił. I teraz poczekajcie, bo te palmy coś się nie niszczą, ktoś mi tu strzela znowu. Ktoś mi tu ewidentnie chyba strzela. Albo nie, albo mi nikt nie strzelił, dobra, może mi się wydawało. Musimy w takim razie jeszcze tutaj rozwalić tą, dwie palmy musimy w takim razie jeszcze rozwalić. Mamy już 26, słuchajcie, tych palm, więc mega oczywiście fajowo. I tutaj są w ogóle te liście. Pytanie, czy te liście się będą rozwalać? Czy te liście się nie będą? Czy ja słyszałem jakąś krowę, czy mi się wydawało? Tam jest w ogóle arbuzy? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba są tam arbuzy, więc to jest bym naprawdę, by to by też było mega, mega fajne. Jakbyśmy znaleźli jakieś arbuzy, bo arbuzy naprawdę by mogło być, dawać nam dużo jedzonka, więc zaraz musimy w tamtym kierunku pójść. Dobra, mamy to drzewko rozwalone i teraz pytanie, co jest z tymi liściami? Czy te liście się zaczną rozwalać? Czy te liście nie zaczną się rozwalać? To jest naprawdę ciężkie pytanie, ale musimy w tą stronę pójść. Tu widzę, że to jest kakaowiec. Tam widziałem chyba jakieś arbuzy, albo się mylę. Nie, chyba by się po prostu wydawało, bo arbuzy są takie zielone. Ło, ale tam był normalnie, normalnie, ale tam było miejsce. To są, patrzcie, to są te kakaowce, więc wyzbieramy sobie tego kakaowca i do razu posadzimy, nie da się? A, bo tu jest inny rodzaj drzewa! To jest dżunglowe drzewo, a tam było ten... A na palmie się po prostu nie da. W ogóle zobaczcie, jak to wszystko elegancko wygląda! To są normalnie jakieś wyspy! Czy wy sobie żartujecie ze mnie? My trafiliśmy na jakąś bezludną wyspę! Czy coś takiego? Jak to, słuchajcie, wszystko ludziska wygląda? Czy wy to normalnie ogarniacie, że my jesteśmy normalnie na bezludnej wyspie w tym momencie? Może wyzbieramy sobie te nasionka, bo tutaj oczywiście chlebek by nam się przydało jakoś zrobić. Coś takiego by się nam naprawdę przydało. I teraz pytanie, co tu jest jakieś, może to są tu na pewno bambusy. Są tu, słuchajcie, te melony.
Ty, więc też ale tu jest kopalnia w ogóle w tym. Tam jest węgiel. Węgiel też będzie mi bardzo potrzebny, ale dobra, arbuzy ogarniamy. Ogarniamy arbuzy. Słuchajcie, to jest naprawdę epickie po prostu miejsce. Najbardziej, słuchajcie, epickie normalnie miejsce ever. Dobra, mamy arbuzy. 39 arbuzów. Bardzo fajnie, to mi się naprawdę podoba. Pójdziemy teraz po ten węgiel, bo tam widziałem właśnie w tej kopalni, gdzie tu był węgiel. Więc musimy tutaj wejść. Tam, zobaczcie, jaka to jest kopalnia. Co to jest? Widzicie, to są jakieś inne bloki. Dobra, szybko węgiel normalnie wykopiemy w tym momencie. Użyjemy sobie szybko pochodnie w tym momencie. Co to jest? Słuchajcie, to są jakieś normalnie dziwaczne bloki. Jakieś normalnie takie całkowicie inne. I zobaczcie, jak to kopalnia wygląda. Co? Jak to wygląda epicko? W ogóle, co to jest? Słuchajcie, what? To się normalnie odpadło. Dobra, słuchajcie, naprawdę. Wykopujemy w tym momencie ten węgiel, bo to jest naprawdę bardzo ważny surowiec, żebyśmy go oczywiście wykopali. Żelazo by też nam się przydało jakieś znaleźć, ale oczywiście węgiel również jak najbardziej na plus. Ale te kopalnie ludziska wyglądają naprawdę odjechanie. Tu są jakieś takie... Nie! Ło, tu się zapadło całe. Dobra, naprawdę, dobra. Może ja nie będę tam nic rozwalać. Ja po prostu wykopę ten węgiel, bo to jest naprawdę ważne, żeby w tym momencie wykopać ten węgiel. Ja tam się nie będę bawić. Zobaczcie w ogóle, jaka to jest wielka ruda. Ja cię sunę. Dobra, to naprawdę, to taki węgiel, to mi się naprawdę podoba. Jak mi się wydaje, że z pół staka będziemy mieli tego węgla, albo może nie. Może przesadziłem. Tak, akurat pół staka. Akurat trafiłem i było pół staka. XD, ale to jest śmieszne. Tu w ogóle cobblestone. Jak to w ogóle kozacko wygląda? Jak te kopalnie bardzo fajnie wyglądają. Tu są w ogóle jakieś takie... To dobra, rozwaliło mi się. Nie wiem, co to za bardzo było. Tam jest jeszcze jakaś kopalnia. W tą stronę jest jakaś kopalnia. Dobra, postawimy teraz tej świeczkę. Może zjemy tego arbuza. Albo może nie będziemy jeść, naprawdę nie wiem. Zobaczcie, jakie tam jest... O nie, tam jest klipcie. Tam jest klipcie na samym dole. Wiecie co? Ja po prostu wychodzę w tym momencie. Nie jestem gotowy jeszcze na takie wielkie te kopalnie. I dobra, może poogarniamy sobie ten tu węgiel kolejny. Czy ten klipcie? Klipcie nie wychodzi. Dobra, jak klipcie nie wychodzi, to my sobie tutaj szybko węgiel. W ogóle widzieliście? To była półpłytka z graw? Co? Słuchajcie, jak to jest przecież półpłytka ze żwiru? Jak to kozacko wygląda? Dobra, poczekajcie, wykopiemy sobie ten węgiel, bo nigdy węgla po prostu za dużo, tak mi się wydaje. Okej, wystarczy nam teraz. Teraz musimy się zająć, po prostu musimy iść do naszego miejsca, w którym wszystko rozpoczęliśmy. O nie, spadłem znowu gdzieś. Znowu spadłem do tej samej kopalni. Musimy, słuchajcie, zrobić teraz jakąś podstawową, malutką farmę. Ojejku, chciałbym stąd wyjść. Proszę, żebyśmy, dobra, daliśmy radę. Jakąś podstawową, słuchajcie, farmę musimy zrobić, czyli tak, nasionka wyzbieramy, żeby tutaj mieć jakąś pszenicę. Tutaj mamy kolejne kakaowe drzewa, więc sobie tutaj zasadzimy oczywiście kolejne. Dostałem sadzonkę jakiegoś, sadzonka tropikalna, dobra, mega fajnie. I musimy teraz podejść bliżej naszego domku, znaczy naszego domku, naszego miejsca, gdzie zaczęliśmy wszystko, tą naszą przygodę. Tu jest jeszcze jakaś kopalnia, ja! Jak to wszystko w ogóle odjechanie wygląda, czy wy to widzicie? To wygląda naprawdę tak kozacko. Pełnie szczerze, naprawdę wygląda mega, mega to mi się podoba wszystko w tym miejscu. Mamy tutaj oczywiście, to się nie rozwala. Te nasionka się coś tam nie rozwalają. Nie wiem z jakiego względu. I teraz tak, musimy jakoś, dobra. Wiecie co? Zjemy sobie tego arbuza w tym momencie. I sobie musimy zrobić malutką farmę arbuza, ponieważ arbuz będzie w tym momencie bardzo potrzebny. Jak zrobimy malutką farmę arbuza, że będziemy mieli już więcej arbuza. Teraz tak, weźmiemy sobie łopatę i musimy wykopać więcej dirta, żeby przy samej wodzie zrobić farmę. Ale dalej w ogóle mi te słowa, które oczywiście przeczytałem tam, że to jest powrót do przyszłości. Wy pewnie nie wiecie, o co chodzi, ale naprawdę, ja tutaj grałem na takim serwerze razem z kolegami, tylko oni niestety przestali, no ogólnie tam się malutko pokłóciliśmy, nieważne o co poszło, ale po prostu ja wtedy, słuchajcie, po prostu wyruszyłem, bo tam na serwerze z nami grały takie baby i no i po prostu kumpel poszedł do baby i tak, słuchajcie, wyszło, ale naprawdę mega się kuzetko z tego powodu jaram, że jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie wszystko zaczynam. To jest to miejsce, to ja po prostu będę w ciężkim szoku, tylko na razie ja nie widzę, słuchajcie, swojej wioski dirtowej, ponieważ ja miałem w Minecrafcie wioskę dirtową. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, może kiedyś wam o tym mówiłem, ale miałem po prostu wioskę dirtową, taką zwyczajną, normalnie w świecie wioskę dirtową, kumacie to? I teraz tak, musimy zrobić tutaj dodatkowe, słuchajcie, miejsce, oczywiście tutaj na tą ziemię, żebyśmy tutaj mogli sobie narzyścić tą całą ziemię w tym miejscu. Jak najwięcej więcej dirta będę musiał wykopać. Znowu idzie noc. Chyba będę musiał wyjść zaraz na jakieś drzewo, tak mi się wydaje. Po prostu przeczekam noc, bo to będzie najlepszy pomysł. Ale przed tym jeszcze musimy sobie tutaj posadzić te, słuchajcie, tutaj te nasze
nasze krzaczki, żeby to jakoś fajniej zaczęło rosnąć już. Bo i teraz tak, 8 nasionek i teraz tak, jak to postawić tak umiejętnie? Dobra, postawimy to w ten sposób i niech tutaj sobie to rośnie, a ja chyba uciekam na jakieś drzewo wysokie naprawdę i przyczekam całą tą noc. To mi się wydaje, że to będzie chyba najlepszy pomysł, żeby po prostu ją przyczekać, więc szybko wskakujemy na jakieś drzewo. Może poogarniam te nasiona sobie tutaj, te wszystkie. I wiecie co? Widzimy się po prostu w dzień, bo ja naprawdę na razie nie mam łóżka, więc to jest mega, mega uciążliwe po prostu. I chyba musimy tutaj po prostu przyczekać. To jest ewidentnie po prostu najlepszy pomysł. A przy okazji poniszczę sobie te nasionka może. Jest! Wypadło jakieś chyba nasionko palmowe albo coś takiego. Dobra, nie jestem pewien. Więc słuchajcie, ja po prostu czekam tutaj na dzień. Jest! Robi się kolejny dzień. Mega kozacko. Ja tutaj sobie w tym momencie rozwalam te nasionka, bo one tutaj coś się nie rozwalają. Nie wiem dlaczego w sumie, jak mam być szczery. Nie wiem dlaczego one się nie rozwalają, ale po prostu sobie to rozwalimy sztucznie, żeby tutaj takie nasionka nie lewitowały. I ludzieska, ogólnie wam w skrócie powiem, że tutaj jest od normalnie mega dużo tych wszystkich potworów, więc to mi się nie podoba. Ja w tym momencie... Ojej, spadłem tutaj. Dobra, lipa, naprawdę lipa, ale chyba mi się wydaje, że tutaj nic już mnie nie będzie atakować. To sobie to zniszczymy. Ja tutaj ściąłem te kolejne palmy, żeby tutaj nie brakowało oczywiście mi drewna. Wszystko oczywiście sobie w tym momencie wyzbieramy. Mamy już prawie stack. Więc mega kozacko, byłem też zbierać dirta w tamtym miejscu i mamy trochę więcej tego dirta. I teraz tak, sadzimy oczywiście palmy. Niech te palmy się... Czy to się rozwalają, czy to się nie rozwala? Chyba się nie rozwala. Chyba jakiś normalnie bóg w tym Minecrafcie znalazłem. O, zrobiło się już nasionka kolejne, więc naprawdę oczywiście bardzo fajnie. Musimy sobie w tym momencie, bo mamy więcej już tej... Czy to jest zrobione? O, tu jest zrobione. Ten jest chyba jeszcze nie zrobiony, tak mi się wydaje. I w ogóle tutaj mam mączkę kostną, właśnie. Możemy sobie tutaj... O, już tu jest nawet na maksa ten ogarnięte, więc mega, mega fajnie. I teraz tak, w tym momencie musimy sobie dorobić tutaj więcej ziemi, ponieważ właśnie mam więcej ziemi. Tego klipcia by też się przydało. Ło, tu wybuch chyba jakiś klipcia, tak mi się wydaje. Dobra, dobra, klipciu wyjaśnięty. Zbieramy teraz kości, bo kości oczywiście jak najbardziej na plus. I wyjaśniamy... Oj, ten też wybuch. Cholipka jazda. Tu będzie tyle wybuchniętych klipciów zaraz, że jak musimy ogarnąć jakieś łóżko, naprawdę. Lepiej to by się chyba te pająki przydało wyjaśnić, żeby zbierać z nich nici, a z nici, słuchajcie, zbierać wełnę, bo takie coś się da zrobić, nawet nie wiem, czy wiecie. I mamy pierwszego arbuza, dobra, mega kozacko, naprawdę, mega, słuchajcie, kozacko. I teraz tak, większą farmę, to jest normalnie cel dla nas teraz. Stworzyć jak największą farmę się po prostu da, to jest naprawdę mega dla nas, po prostu mega potrzebna sprawa, więc robimy tutaj jak największą farmę tego arbuza, się ewidentnie, słuchajcie, da. Mamy tutaj kolejny, jo, tu już będziemy mieć sporo jedzenia, tak mi się przynajmniej wydaje, że będziemy mieli już sporo jedzenia. Tutaj oczywiście wszystko musimy tak zrobić, żeby było mokre. I teraz tak, tego arbuza oczywiście ogarniamy i musimy więcej ziarn, mamy tych nasionek nawet trochę mamy, 3, więc sobie sadzimy i musimy zdobyć jeszcze więcej tych nasionek. Dobra, tyle mi się wydaje, że 15 to już nawet chyba przesadziliśmy, ale patrzcie, elegancko, normalnie kolejne nasionka niech sobie rosną. Tutaj mamy jeszcze takie zwykłe nasiona, ale chyba na razie może je zasadzimy, póki tamte jeszcze nie wyrosły, to niech sobie te rosną i będzie, słuchajcie, więcej jedzonka. Jedzonko mi jest naprawdę mega potrzebne. Nie mogę tutaj kliknąć, czy co? O, dobra, teraz zaczęło rosnąć. Elegancko, mamy kolejne urośnięte. Tutaj sobie też... I dostaliśmy kolejnego arbuza. Dobra, mega kozacko, naprawdę mega kozacko. Czy to już urosło? Tak, to już urosło, więc też oczywiście sobie bierzemy. Plus jeden oczywiście. I tu sobie może zasadzimy, żeby stracić tą mączkę kostną. I chyba nawet mamy kości. Tak, mamy kości, więc sobie wykorzystamy te kości wszystkie. Nic innego niż jedzonko nie będzie nam potrzebne. Więc musimy wyzbierać tego jedzonka, ile tylko się nam po prostu da. Patrzcie, jak to już w ogóle szybko, elegancko, 23 normalnie już mamy arbuzików. To mi się naprawdę podoba. Już mi się wydaje, że głodni nie będziemy. Mamy już jakieś jedzenie. Wprawdzie pewnie powiecie, że arbuz jest słaby, bo daje tylko jeden głodu, ale ważne, że w ogóle daje cokolwiek głodu, więc to mi się naprawdę podoba. To jest tak i tak lepsze niż chodzenie głodnym. Jak sobie to wszystko tutaj poniszczę, żeby tutaj nie przeszkadzało to naszym arbuzom do rosnięcia, żeby tak to wszystko po prostu kozacko wyglądało. I zobaczcie, mamy farmę. Jesteśmy w nowym miejscu, nie jesteśmy już w niebie. I w ogóle jest w tej książce było napisane, że to jest miejsce, które dobrze znam, więc jeżeli to będzie miejsce... O, tam jeszcze delfin sobie lata. Jo, tu są jakieś rybki. Czy możemy tak normalnie rybkę w tym momencie upolować? Da się tak upolować rybkę? Dobra, to my je sobie tak upolujemy. Upoluję
te rybki tak troszeczkę po kolei. Tu mamy jeszcze tą rozdymkę. Czy da się rozdymkę? Jest, rozdymkę nawet da się upolować, tylko nie wiem, po co mi jest ta rozdymka. Tu mamy tropikalną rybkę, więc teraz moglibyśmy sobie skraftować. Nie da się pieciga. Ale naprawdę, tak i tak mi się wydaje, że jesteśmy mega, mega dobrze już rozwinięci. Mamy pierwsze jedzonka, więc cóż, jeżeli wam się ta nowa seria podoba bardzo, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i cóż, słuchajcie, ludziska, ja już lecę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Pierwszy odcinek normalnie taki bardziej survivalowy. Jaram się naprawdę strasznie. W ogóle zobaczcie, jak tu jest pięknie. Piszcie o tym w komentarzu, czy wam się, waszym zdaniem też tu jest tak pięknie, bo moim zdaniem bardzo pięknie. No i cóż, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Ja się nazywam Bobuś, do zobaczenia już jutro. Pozdro!